Przedstawiam kuskę o imieniu Siwa rasy karpackiej. Przybyła do nas pod koniec sierpnia razem z koziołkiem tej samej rasy, którego nazwaliśmy Franco. Ponieważ po 4 miesiącach urodził nam się koziołek, więc do zapłodnienia doszło jeszcze u poprzedniego właściciela. Aż trudno w to uwierzyć, bo para była bardzo mała, gdy trafiła do nas. Tak wczesne zapłodnienie wpłynie niekorzystnie na mleczność kuski i jej wielkość, ale nie pozwala nam też mieć pewności co do ojcostwa nowego koziołka. Koza o imieniu Zebra, którą widzimy na ilustracji, krótko po porodzie chwyciła zębami małego koziołka i musiała począsnąć nim tak bardzo, że na drugi dzień miał całe ucho zakrwawione. Umieściłem więc Siwą z Maluchem w oddzielnym kojcu. Na filmie widać, jak chętnie go opuszczają, by rozprostować nogi. Ponieważ nie potrzebujemy dwóch kozłów tej samej rasy, więc jest on przeznaczony na sprzedaż.